No cześć, witam was ponownie. Tym razem nie będę przy was rozpieczętowywał. Rozpieczętowałem wcześniej. Zobaczcie jaki bonus. Gdzie ja to mam? Gdzieś to było zapisane, chyba tego nie wyrzuciłem. Wyrzuciłem tamto opakowanie niestety. No ale słuchajcie, okazało się, że miałem przesyłkę z pierwszą awizacją z lutego. No pozostałe otworzyłem, bo chciałem zobaczyć o co to chodzi w ogóle, co tam przyszło, które są przeterminowane, co tam się w ogóle dzieje. Także pokrótce wam szybko opowiem co przyszło. Przyszedł taki cięsieńki przewód, wygląda to jak cewka. Służy on do łączenia ścieżek, głównie pod elementami właśnie drobnymi typu SMD i tak dalej, średnica 0,1 mm. Powiedzcie, że można było wziąć kawałek jakiegoś cienkiego przewodu, wyciągnąć jedną żyłę i z niej z linki powyciągać. Można było, zgadza się, ale kosztowało to tak niewielkie pieniądze, że stwierdziłem, że taką rolkę mając pod ręką po prostu będzie mi wygodniej sobie wyjąć, zrobić co mam zrobić i schować z powrotem. Niech sobie czeka do kolejnego użycia. Także to są takie roleczki. Oczywiście linki do, pod filmem. Kolejna rzecz, która mi przyszła, to są takie szczypce lekarskie. Zamówiłem sobie ich dwa rozmiary. Bo powiem wam, że w pracy używam takowych. I jest to bardzo fajna rzecz, zwłaszcza kiedy potrzebujemy mieć wolną rękę, bo bardzo często jest tak, że możemy sobie dany element złapać, zablokować i przykładowo on nam się już trzyma, nie musimy kombinować. Czasem potrzebujemy coś gdzieś wpakować i też nie chcemy, żeby nam się to z pensety wyślizgnęło. Możemy to zacisnąć i wtedy sobie kombinować, dosłownie jak lekarz przy operacji. Tutaj te są mniejsze, do takich delikatniejszych rzeczy, te sobie wziąłem takie troszkę, powiedziałbym, że bardziej toporne, ale czasami i takowe bywają potrzebne. Także to wziąłem z pełną świadomością, ponieważ wcześniej już korzystałem z takich, które gdzieś tam dostałem od znajomego już bardzo dawno temu, to nawet widzicie gumka, bo czasami nie bardzo dało się coś uchwycić ze względu tu na rozstaw, ale taka gumeczka tutaj robiła świetnie swoją robotę. Także jak zobaczyłem te, po prostu zamówiłem sobie je. Nawet na zasadzie takiej, że gdyby tamte mi się gdzieś skrzywiły czy coś, po prostu tego typu narzędzia fajnie jest mieć pod ręką. Dobrze, to jest to. Kolejna rzecz. Może się komuś to wydać niepotrzebne. Ja uważam zgoła inaczej, tym bardziej, że czeka mnie wymiana instalacji w mieszkaniu. Niestety mam jeszcze aluminium. A tu żona mi pobąkiewa, że chce kuchenkę z obiegiem. I niestety tu już trzeba troszkę lepsze kable w ścianach niż to co mam. Są to takie koszulki do numerowania przewodów. Czyli bierzemy sobie taką końcóweczkę, odrywamy, nakładamy na przewód, wpinamy to w kostkę i mamy elegancko przewody oznaczone. Tutaj przyszło ich 500 sztuk, każdy numer jest w innym kolorze. Wydaje mi się, że do tego co zamierzam robić będzie to fajne, ponieważ w końcu będę miał instalację oznaczoną w skrzynce, poszczególne kable, a nie tak jak to było dotychczas, że po prostu wychodziła ze ściany pajęczyna i nikt nie wiedział co jest, co, gdzie, po co i dlaczego. Także to jest taki kolejny budżet. No i tutaj coś co wydaje mi się dość fajne, a nie było drogie. Tutaj oczywiście mainfriendy piszą nam, że są to przewody 10-amperowe. No a ja tutaj podchodzę z pewnym dystansem do takich rzeczy. Tak więc dzielę to wszystko przez pół. Prawdę mówiąc, powiem wam, że kupiłem sobie takich kabli po dwa komplety, po dwa komplety, czyli to jest jeden komplet, drugi identyczny, już rozpakowałem wcześniej. Są to takie sondy do miernika. Mam podobny, dostałem je w
komplecie już dawno z tym miernikiem. Nie jest to identycznie to samo, ale są bardzo podobne. Zresztą o tym mierniczku, jeżeli będziecie chcieli, to możemy kiedyś sobie zrobić też taki pokazowy odcinek. Jest to miernik Mustola z oscyloskopem, też sprowadzony oczywiście z Chin, ale to jest już wcześniejszy zakup, także tu tylko mówię, że te sondy akurat z tego miernika działają do dziś dnia i na nie nie narzekam, tak więc widząc podobne, kupiłem sobie je. Tym bardziej, że z takich tańszych mierników, no niestety wiecie jak to bywa, że sondy możemy pomiarowe na dzień dobry wziąć i wyrzucić do kosza najczęściej. Te wyglądają dość przyjemnie i nie głupio. Trochę powiem szczerze, żal mi je ciąć, żeby sprawdzić jak one tam w środku. Co najwyżej... A wiecie co, spróbujemy zrobić jedną rzecz. Może to troszkę wydłuży czas, ale może nie będzie tak źle. Mianowicie podłączymy miernik i zobaczymy jak u nich z ich rezystancją. Akurat bateria już jest troszkę słaba, no ale myślę, że uciągnie. Bananki wchodzą bardzo pasownie, to już mogę stwierdzić. No zobaczmy, czy będziemy mieli zero. Bateria słaba, zobaczcie jak rezystancja wzrasta. Zresztą zobaczmy to jeszcze teraz. Miernik został wyzerowany. No bateria troszkę świruje, bo widzę, że te odczyty tak troszeczkę pływają. Także to akurat chyba nie był najlepszy przykład. Natomiast tak jak powiedziałem, te które były z tym miernikiem, akurat muszę przyznać, że były fajne. Gdybyście chcieli mieć jakąś recenzję na temat tego mierniczka z oscyloskopem, to dajcie znać w komentarzach, to spodzimy coś takiego. I drugie kabelki, które też sobie kupiłem za jednym zamachem, bo to ten sam sprzedawca. Wiecie jak mnie te woreczki denerwują czasami. Dobra, ale mamy to. I to mi się wydaje, że będzie bardzo fajne. Tylko zobaczymy jak to będzie w praktyce. Zobaczcie, tutaj mamy końcówki, które wpinamy w miernik. O, tu nawet jakiś mi się poniewiera element SMD. I przykładowo potrzebujemy zmierzyć elemencik SMD. Jedna łapka. Chwytamy jak pęsetką. Bach i mierzymy. Nie musimy mieć wolnej drugiej ręki ani kombinować, żeby nam się coś nie zwarło czy coś. Po prostu podchodzimy takimi szczypcami. Sondy pomiarowe są na końcu. Myślę, że nawet można by je delikatnie podpiłować troszkę bardziej do szpica, żeby były, ale to zobaczę jak to się będzie w praktyce spisywało. Dobra, kabelki mamy zaliczone. Co jeszcze? To jest śmieszna rzecz. Nie, wygląda to jak zabawka. A co to jest? Już wam tłumaczę. Jeżeli przykładowo robicie jakiś projekt czy coś, wykorzystamy tutaj bardzo niewinne narzędzie, jakim jest ołówek. I mamy śrubę. No ale ta śruba jest za długa. Musimy ją obciąć. No i tniemy ją na gwincie. To najczęściej jest tak, że albo dajemy wcześniej nakrętkę i wtedy obcinamy, żeby gwint był w miarę do użycia, albo pilnikiem musimy sobie tutaj, tam gdzie cieliśmy, wyrównać, żeby nakrętka weszła. A to jest rozwiązanie. No, bierzemy wkrętarkę, montujemy sobie naszego tego wynalazka we wkrętarce i działa on jak zastrugaczka. Wkładamy tutaj tą śrubę zmasakrowaną, no i włączamy. I tutaj pięknie te ranty metalowe nam się obrobią, dzięki czemu nakrętka wkręca się bezboleśnie. Ustrojstwo to kosztuje chyba 8 zł, także to nie jest jakiś majątek, a wygoda, jak sądzę, dość spora. Kolejna rzecz, no to przyszły mi takie płytki. Na każdej z nich mamy 10 płytek, trzeba sobie to
pociąć, połamać. Myślę, że wystarczy połamać. Są to moduły ładujące, gdzie z jednej strony wpinamy się złączem, to jest chyba micro USB, a z drugiej strony mamy wyjście na baterię i służy to do ładowania baterii litowo-jonowych. Czyli jeden taki, taki moduł kontroluje nam poziom naładowania. Tutaj na przykład taki moduł już wcześniej sobie wykorzystałem w takiej lampce powiększającej, podświetlanej. Moduł jest wsadzony tutaj, to już dawno robiłem. I tu na dole są dwa akumulatorki. Także w tej chwili, jeżeli potrzebuję po prostu przyświecić, to nie szukam zasilania, tylko te akumulatory. Jak się rozładuje, tutaj zapala mi się na czerwono. Znaczy w trakcie ładowania świeci na czerwono. Jeżeli jest naładowana, świeci mi tutaj na niebiesko. W momencie, gdy poziom napięcia na akumulatorach spadnie poniżej granicy bezpieczeństwa, czyli ich bezpieczeństwa, napięcie zostaje odcięte. Postanowiłem sobie takich płytek kupić więcej, bo dostęp do takich akumulatorów ze zużytych laptopów, konkretnie z baterii laptopowych, mam, więc używam tego, gdzie popadnie, gdzie tylko mam możliwość, to z tego korzystam. No, tutaj latarka tak troszkę brutalnie przerobiona, ale też mnie denerwowała. LEDowa, jak widzicie, też działa, też tutaj zapala mi się potem światełko. Jest to taki przeróbka takiego ruskiego wynalazka, który teoretycznie tam miał jakiś akumulator w środku, rosyjski, ale ten akumulator zdążył wyjść do lasu i w tej chwili chodzi to na jednym takim ogniwie litowo-jonowym. To jest to. I to właśnie między innymi leżało sobie na naszej polskiej poczcie od lutego. Przypomnę, że mamy 22 kwietnia. Znaczy, na opakowaniu była pierwsza data z awiza. Tutaj mamy z kolei czujniki ruchu, te piry tak zwane. Już wam pokazywałem, że zamówiłem sobie, nawet wspominałem wtedy, że zamówiłem drugi raz, ponieważ pierwsze zaginęły. Tak, zaginęły na polskiej poczcie. I teraz te właśnie trzy pierwsze dotarły. Także na tą chwilę mam ich 6. A tutaj też z tej paczki, które zaginęły, są to czujniki temperatury Dallasy. Czyli czujnik, jest to czujnik cyfrowy. Wpinamy plus, minus i cyfrowo możemy Arduino odczytać temperaturę. Zamówiłem sobie ich te 3 sztuki. Potem odpuściłem na zasadzie, że to zaginęło. Wiem, że prawdopodobnie będą to podróbki, bo to Chińczyki, no ale to bardziej tak do celów, żeby zobaczyć, jak to się będzie zachowywało. No i tutaj dwa moduły, które na pewno wszyscy znacie, jeżeli ktoś się bawi Arduino. Jest to moduł do podłączenia wyświetlacza dwoma przewodami. Czyli nie bawimy się już tą pajęczynę typu obsadzanie wszystkich pinach na wyświetlaczu LCD, tylko czekajcie, może ją otworzę, jak znajdę jakieś nożyczki. Znowu ktoś się będzie śmiał, że znowu inne nożyczki, a to są takie dla elektryków typowe. Zobaczcie, rozwinęły się te nóżki. No i to działa w ten sposób, że te piny wpinamy do naszego złącza na LCD i tutaj tylko podłączamy SL, SDA plus zasilania, masa i już możemy sobie przesyłać informacje na wyświetlacz bez żadnej pajęczyny typu ileś tam pinów i tak dalej. Tutaj możemy sobie numerować na magistrali IQRC, na której pozycji ma się znajdować to urządzenie. Gdybyśmy ich mieli więcej niż jedno, czyli tutaj odpowiednie zwory zestawiamy, mamy pozycję A0, A1, A2. Potencjometr do regulacji jasności. Tutaj w zależności, czy mamy tą zworę założoną, czy nie, to albo LEDa nam świeci, albo nie. Zamówiłem sobie takie dwa, ponieważ jeszcze ze starszych czasów mam takie wyświetlacze, chyba 2 sztuki, bo obecnie najczęściej kupujemy już z,
Ale jeszcze ze starszych czasów miałem takie chyba dwa i stwierdziłem, że no szkoda, żeby to leżało, należy je wykorzystać. Tym bardziej, że kolejna rzecz, która nie kosztuje majątku, a wygoda jest duża. Słuchajcie, no to byłoby na dziś tyle. Jutro ma przyjść kolejna przesyłka, tak więc odcinka nie zakończam. Zbiorę linki z tego wszystkiego i na koniec je razem wrzucimy. Mam taki pomysł, tylko nie wiem, czy bylibyście zainteresowani, jako że zawodowo zajmuję się serwisem kserokopiarek i drukarek. Także jeśli byłoby zainteresowanie, mogę na przykładzie żywych urządzeń, troszkę byśmy sobie je, że tak powiem, podemontowali i mogę pokazać, jak to działa, jak to funkcjonuje, co to jest bęben, do czego to służy, jak w takiej kopiarce, jaką rolę pełni laser i jak to wygląda w praktyce. Ale tak jak powiedziałem, to już zależy od tego, czy będzie zainteresowanie, to taki odcinek mogę zrealizować. No i na dziś byłoby tyle, aczkolwiek nie kończę oglądania, ponieważ zaraz zaczynamy część drugą, ale ja nakręcę ją dopiero jutro, jak przyjdzie kolejna paczka. Cześć. Tak więc mamy kolejny dzień, dotarła kolejna przesyłka, właśnie tyle co odwiedził mnie kurier. Tutaj przyszły takie przyciski chwilowe. Fajne, bo mamy nakręteczkę, podkładeczkę. Często wykorzystujemy w projektach typu Arduino i tak dalej tym podobnych przyciski chwilowe. Bardzo często są to te mikroswitche. Wszystko z nimi jest fajnie. Tylko niekoniecznie zawsze mamy wygodny dostęp, żeby je potem umieścić. Więc postanowiłem sobie zakupić takie przyciski chwilowe. Bardzo fajne, przyjemne. Nieduże, także zawsze to można gdzieś fajnie sobie wkomponować, przykręcić prosto do panelu. Nie trzeba żadnych kombinacji robić. Akurat wybrałem wersje różnokolorowe, dlatego każdy z nich ma troszkę inny kolor. To jeśli chodzi o switche chwilowe. Oczywiście przypominam Wam, że jeżeli przy Arduino dajemy takie switche, to musimy zadbać o rozwiązanie problemu z iskrzeniem styków. To znaczy, żeby w momencie, gdy go naciskamy, nie było takiej sytuacji, że przycisk nam załapał, że tak powiem, 5 razy i przeskoczyliśmy na kolejną funkcję, niekoniecznie tą, która nas interesowała. Ale to już temat na inną bajkę, że tak powiem. Tutaj są przyciski razem nie jedno, nie chwilowe, tylko takie włącz-załącz. Też wydaje mi się dość przyjemne. Co oni tutaj piszą? Zobaczmy. Dobrze pamiętam, powinny być na 220, ale mogę się mylić. Tak, 3 ampery przy 25 V zmiennego, 1,5 ampera przy 250 V również zmiennego. Także fajne, małe, również wygodne do zamontowania w obudowie. No bo cóż, no robimy dziurkę i mamy wkomponowanego fajnego pstryka. Tak jak zawsze mówię, nie będę tego non stop powtarzał. Cena była dość przyjazna, a uważam, że takie przełączniki zawsze się przydadzą. Zresztą ostatnimi czasy był to już mój problem, ponieważ akurat one mi się pokończyły i już musiałem kombinować. Tutaj przyszły mi krokodylki, takie dość dużych rozmiarów. Z założenia dość często zdarza mi się podpinać różne urządzenia do panelu solarnego na działce. Jest on niskonapięciowy, ale czasami tam idzie akumulator kwasowy, czasami idzie żelówka i po prostu takie krokodylki tam do połączeń mi się przydadzą.
Wiecie co, nie wiem czy za wszystkie zapłaciłem 10 zł, także no nie bądźmy śmieszni, no cena jest, myślę, fajna. Wysokich lotów to one nie są jakieś super hiper, aczkolwiek ja myślę, że bezproblematycznie, nawet na upartego, gdyby chciał podładować nie jakimś zabójczym prądem akumulator, to spokojnie można je do tego stosować. No bo już jako do kabli rozruchowych to raczej bym nie polecał. No i tu przyszły mi jeszcze nacotki na potencjometry, 6 sztuk, tym razem takie konkretniejsze. Zdarza się, że mamy urządzenia, w których stosujemy takie przełączniki, że tak powiem, troszkę większe, które stawiają opór, i te zwykłe plastikowe nasadki momentalnie się obrabiają. Tutaj mamy takie nasadki, jak widać, dość konkretne, i nasadki te są kontrowane przy pomocy dwóch kręcików, także jeżeli nałożymy to i skontrujemy, to nie ma opcji, żeby przeskoczyło nam to na jakimś przełączniku, nawet jeżeli stawia on większy opór. Poza tym zawsze się trafi trochę takich urządzeń, typu jakiś na przykład bardzo duży zasilacz, gdzie takie właśnie toporne nasadki mogą się według mnie fajnie komponować. No to by było na ten moment tyle. Na resztę paczek czekam. Dzisiaj został rozstrzygnięty przez AliExpress dylemat odnośnie paczek zaginionych. Dziś dostałem od nich decyzję mailem. No i zwrot pieniążków za 3 przesyłki. Tak więc nie ma co się bać zakupów na AliExpress. Nie gryzą, jeżeli faktycznie przesyłek nie otrzymacie. Jeszcze nie zdarzył mi się problem ze zwrotem. Natomiast jeżeli otrzymuję je, to zawsze staram się sumiennie potwierdzić, że dotarły, bo w tym celu je zamawiam, żeby do mnie to dotarło, a nie żeby liczyć na to, że nie przyjdą i ktoś mi odda pieniądze. Dobrze, no to co miałem do powiedzenia, w sumie to już powiedziałem. Odnośnie tematu kserokopiarek, to przemyślcie temat, napiszcie w komentarzach, czy jest sens coś takiego robić. Widziałem różne jakieś tam materiały na stronkach internetowych, aczkolwiek wydaje mi się, że są one tak troszkę jak dla laików, dość mało przystępnie, że tak powiem, opisane. Chciałbym spróbować to wytłumaczyć wam, jak to zwykle robię, dosłownie jak budowę cepa, jeżeli będzie to możliwe i mi się uda. Pedagogiem nie jestem. Dobra, w takim razie to by było na tyle. Przygotowuję linki za chwilkę i umieszczę wam je pod filmem.